kolejna część Denka. Dzisiaj nie będzie aż tak dużo. Dzisiaj mam w torebce mojej z Body Shopu pozbieranych trochę kosmetyków do twarzy, które zużyłam w ostatnich tam 5 może miesiącach. I co? Zabieram się do rzeczy. Pierwsza rzecz, która jest na samej górze, to maseczka doktora Schillera z bio olejem arganowym i olejem z amarantuza. Przepraszam, coś mi się stało dziwnego. To jest maseczka, która bardzo ładnie nawilżała, miałam po niej gładziutką skórę. Fajna rzecz, bo nakładacie tak jak krem, zostawiacie na 5 minut czy 10, zmywacie i spoko. W takich momentach, gdzie miałam bardzo suchą skórę, to właśnie użyłam sobie jej jedno takie opakowanie 10 gramów, starczyło mi na 2 użycia i bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Dalej. Maska z Orientany do twarzy i poczekajcie, bo na bank mam jakąś jeszcze. Tak. Jedną mam z Cascarelli, ta jest jedna z Cascarelli, a druga jest z czereśnią japońską. Świetne maseczki. Fantastyczne maseczki. One mają kształt takiej litery U. Nakłada się je tutaj na górną część powieki, na zewnętrzną część tutaj w zewnętrznym kąciku oka, tam gdzie są kurze łapki i aż tutaj do samego wewnętrznego kącika. Świetne maseczki. Ogromne wrażenie na mnie zrobiły, bo bardzo duży rezultat był i to szybciutko. 20 minut zostawały na twarzy. Ja ich nie używam tak często, tylko od czasu do czasu, jak mam ochotę na jakiś taki, wiecie, efekt wow. Albo jak wiem, że będę coś robić i mój makijaż musi się bardzo długo trzymać i ładnie wyglądać, to wtedy sobie też nałożę taką maseczkę. Bardzo, bardzo polecam. Jeszcze muszę się tylko szarpnąć kiedyś na taką do twarzy całą, bowiem jest jedna z granatem i z zieloną herbatą, która mi się bardzo podoba i jeszcze tam jest parę różnych innych. Muszę trochę pokombinować i potestować, bo naprawdę na razie szał robią na mnie te kosmetyki. Dalej, mam płyn micelarny, który już wygląda, wy tego pewnie nie widzicie, bo jest biały, ale to jest płyn micelarny z Patent Wrap, który już jest tak zmasakrowany, to opakowanie jest całe zdrapane praktycznie. Tu była woda różana, woda rozmarynowa, woda lawendowa i substancje łagodnie myjące. Ja byłam bardzo zadowolona z tego produktu. Nie wiem, czy wam nagrywałam recenzję, bo już nie pamiętam, myślę, że ja go skończyłam naprawdę pół roku temu. Świetny kosmetyk. Ja w ogóle bardzo lubię kosmetyki Patent Wrap, chyba jeszcze coś innego się znajdzie. To jest bodajże moje trzecie opakowanie tego produktu. Bardzo, bardzo polecam. Jak szukacie jakiegoś micelarnego płynu, to ten jest bardzo fajny. Byłam z niego zadowolona. Chociaż nie zmywał mi makijażu oczu tak kompletnie. Ale potem używałam go na takiej zasadzie, że zmywałam sobie całą buzię moim balsamem myjącym, a później używałam go tylko do zdjęcia jakichś tam resztek, jeżeli cokolwiek zostało. I był bardzo fajny, nie podrażniał mi oczu. Mam, wiecie co, to jest może zabawne, ale mam próbkę. To jest próbka kremu Bioactive Ingredients. I tutaj jest co? Jakieś takie oliwne kosmetyki marki Mythos. Ja dostałam te próbki, jeszcze miałam tam kilka innych od Agnieszki 82 Ines. Ponownie pozdrawiam, tysięczny już chyba raz wspominam o tobie, Agnieszko. W każdym razie ona zachwalała te kosmetyki, mówi, że to są takie rzeczy, że cokolwiek nie bierzesz, tak jak ja mam z Obrej, cokolwiek nie bierzesz, to się okazuje, że wszystko jest totalnym super hitem. Ja zużyłam takich próbek kilka, tego właśnie z niebieskim napisem kremu do twarzy. Bardzo fajny krem. Muszę tylko luknąć, bo jakoś tak nie miałam czasu się zakrzątnąć, żeby zobaczyć, gdzie można je kupić. W każdym razie bardzo, bardzo mi przypadł do gustu. Bardzo leciutki krem, ale przy okazji mocno nawilżał. Nie zostawił mi takiej warstwy, że jak wstałam rano, to czułam, że muszę umyć twarz, bo po prostu przesadziłam z kremem. Bardzo fajnie. Zostawiłam sobie tą próbkę właśnie po to, żeby to było dla mnie przypomnienie, że warto zobaczyć taki krem w dużym opakowaniu, znaczy w normalnym rozmiarze. Dalej, tego powinnam mieć kilka, ale wiecie co, nagrywałam parę filmów w ostatnim czasie i gdzieś jeszcze ze 3 takie opakowania wyrzuciłam chyba. To jest maseczka Les Argiles du Soleil i to jest po prostu pasta z glinki białej. Glinka biała i woda, nic więcej w tubce. Ja wam o tym na pewno opowiadałam, więc już się nie będę rozwodzić. Używałam tego do wielu rzeczy i bardzo, bardzo często do mycia twarzy, do włosów, do jaką maseczki ogólnie, do dłoni tak naprawdę. I myślę, że to jest chyba z 6 albo 7 moje opakowanie. Bardzo dobry produkt. Są też z glinką żółtą, z glinką zieloną. I naprawdę bardzo polecam. Jak ktoś jest leniwy, nie chce mu się mieszać glinek, to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Moja ukochana, ukochana maseczka nawilżająca. Czekajcie tylko. O! Woo! Moja maseczka z Obry, która już tak długo leży tutaj, że skamieniała. Teraz patrzę na, po prostu na jakieś takie. Jakieś elementy się z niej wytrąciły. To była Calming and Firming Treatment, taka seria nawilżająca, maseczka głęboko nawilżająca z Obrey Organics. Ja już ją przycięłam i wydłubałam ze środka co się dało.
znakomita maseczka, jedna z najlepszych maseczek, jakie w ogóle w życiu używałam i na pewno jeszcze do niej wrócę. Bardzo dobry produkt, polecam, jak potrzebujecie czegoś nawilżającego. Ona miała takie przyjemne granulki ryżu. Super, naprawdę super, aż nawet przyjemnie się poczułam na to wspomnienie. O, tu mam ciekawy produkt. To jest mydło Tade. To jest taka firma, której chyba ona nie jest jakaś specjalnie znana, a szkoda, bo jest naprawdę bardzo dobra. To jest mydło z wysoką zawartością lipidów. Ono było właśnie w takim opakowaniu zakręcanym, bardzo przyjemnie się je przechowywało. I to było mydełko, no tak jak te Alepony, nie pachnie jakieś super ładnie. Właściwie nie oszukujmy się, no pachnie paskudnie i miało taki brązowawy kolor. Ale właśnie to konkretne mydło, to mydło z wysoką zawartością lipidów, było niesamowicie nawilżające. Pierwszy raz miałam w życiu takie uczucie, że myję twarz mydłem i w ogóle nie mam takiego, wiecie, tego piszczącego uczucia. Tylko miałam naprawdę tak gładką skórę i tak właśnie nawilżoną, nie miałam żadnego problemu z tym, że gdzieś tam skóra była taka obdarta i czułam, że po prostu po wyjściu z prysznica muszę się czymś posmarować od razu. Jak miałam takie bardzo suche, pękające łokcie albo kolana, albo łydki, to też się miałam właśnie tym mydłem zamiast jakimś żelem oczyszczającym. Znakomite mydło, na pewno jeszcze je kupię, myślę, że ono już ze mną na długi, długi czas zostanie. Bardzo fajny produkt. W ogóle ta marka jest całkiem spoko. Miałam kiedyś od niej też krem różany do rąk, który Wam polecałam, bo naprawdę był bardzo dobry. A propos, mam też mydło i to było mydełko, czekajcie, bo one mają jakieś takie dziwne opisy. I zawsze mam problem z tym, żeby odnaleźć, jak on tutaj się nazywa. To jest, zdaje się, aha, wiem. To jest mydło Aleppo Herbaciany Liść się nazywa. Ono jest z olejkiem z drzewa herbacianego, ale nie pachnie też w ogóle jak olejek z drzewa herbacianego. Pachnie takim zwykłym Aleppo. To było malutkie mydełko, 20 gramów. Starczyło mi do mycia twarzy chyba na 2 miesiące. Tak mi się wydaje, że gdzieś na 1,5-2 miesiące. Bardzo fajne mydło, bardzo niedrogie. Jak chcecie sobie spróbować, czy mydło Aleppo to jest coś dla Was, czy Wam Wasza skóra się z nim dobrze dogada, to ja polecam sobie zerknąć, bo 20 gramów to naprawdę nie jest dużo, a w razie czego możecie sobie zużyć do rąk. Tutaj kolejny Weleda Skin Food. Tak naprawdę to powinnam chyba 3 tutaj mieć, bo jeden mam w torebce, jeden mam w drugiej torebce, jeden mam w kieszeni kurtki, jeden Michał ma, jeden stoi w naszej szafce łazienkowej, bo Michał go też używa po goleniu. Jeden mam jeszcze przy łóżku, więc no, i z każdego jest używane ileś, więc tak naprawdę to już pewnie zatrzymam puste, ale tu jeden zostawiłam, żeby Wam pokazać. Świetny kosmetyk i używam go od lat. Już teraz, no nie, od lat to nie przesadziłam, od roku może, ale używam go namiętnie i na pewno ze mną zostanie na długo. Jeszcze mam teraz 3 otwarte opakowane przynajmniej. To był też fajny kosmetyk, Aubrey Natural Sun. To jest krem z zieloną herbatą SPF 30 i on był taki, to jest jako mleczko do opalania, chyba to się nazywa w sklepach, ale ja go używałam do twarzy i w moim przypadku on się na lato świetnie sprawdził, bo on był matujący bardzo mocno. Jak macie skórę suchą, to nie jest produkt dla Was, bo Was wysuszy, ale dla mnie jako produkt taki pod makijaż, pod minerały, który mocno chronił, nie barwił mi skóry jakoś tam super, trochę bielił, ale nie tak, że to było nie do przejścia, a poza tym właśnie matowił mi skórę i się na nim trzymały kosmetyki kolorowe, bardzo fajne i z przyjemnością go zużyłam i myślę, że w przyszłym roku kupię sobie ten sam. Jeszcze znalazłam 2 produkty z Pattern Wrap, które zużyłam. Kolejny peeling do ust, ten był kawowy, to jest chyba moje drugie opakowanie albo trzecie tego konkretnego kawowego smaku. Bardzo lubię ten peeling, bardzo fajnie złuszczał, ale przy okazji zostawiał skórę nawilżoną, także nie trzeba było używać balsamu. Szczerze mówiąc, to właściwie bardziej dla przyjemności go używałam. Mogłam sobie zrobić własne, ale po prostu ten kosmetyk bardzo lubię, dlatego po niego sięgam. Teraz do Sephory mam chyba 30 km, więc się zastanawiam, czy będzie mi się chciało jechać po jeden taki balsam, a nie wydaje mi się, że będę go zamawiać z internetu, zważywszy opłatę za przesyłkę. Chyba, że chyba jeszcze tak patrząc ten płyn micelarny i tu jeszcze na następną rzecz, to jeszcze się muszę nad tym namyślić. Taka dygresja, z niczym nie związana. Pielęgnujący balsam do ust pomarańczowy zużyłam też. On cudownie pachniał! Dla mnie to był zapach, chociaż on nie był taki super naturalny, dla mnie to był zapach takiego, jak są lody wodne o smaku pomarańczowym, to był zapach właśnie tego produktu. Bardzo fajny i starczył mi na potwornie długo, jak szukacie sobie balsamu do ust, którego będziecie używać przez miesiące. Ja chyba ten balsam używałam przez rok, tak mi się wydaje. To jest 10 ml, ale naprawdę używałam go bardzo długo. On miał bardzo, był bardzo gęsty i niewiele się go nakładało na usta, więc był też bardzo wydajny. Fantastyczny krem pod oczy z Alwy. To jest krem Alva Sandorn i on się nazywa po prostu krem pod oczy. Ja go używałam i na dzień, i na noc. Świetny kosmetyk, na pewno Wam nagram recenzję i Wam podlinkuję gdzieś tam na dole.
Tu było 15 ml, starczyło mi na bardzo długo, bo wystarczyło go niewiele, dosłownie jedna taka kropeczka zakrywała mi tutaj bardzo dużą powierzchnię. Znakomity krem. Miałam takie kilka z nim akcji, że 3 albo 4 razy jak miałam bardzo podrażnioną skórę, to zaczerwieniła mi się tutaj skóra wokół oczu. No ale to tak bywa z naturalnymi składnikami, w ogóle mnie to nie zdziwiło. A tak to genialny, genialny i na pewno jeszcze będę po niego sięgać, bo to jest fajny kosmetyk. Teraz pod oczy mam chyba jakiś serum. Bo dopiero otworzyłam wczoraj, nie pamiętam dokładnie co to jest, ale jak będzie godne uwagi, to na pewno Wam opowiem. Dwie pomadki mam zużyte, które właściwie zużył Michałek, ale powiedział, że są dobre, więc mogę je polecić. Pierwsza z nich, ta zielona, to jest pomadka Nivea z oliwą, z oliwek i cytryną, a druga to jest pomadka z Neutrogeny, to jest balsam ochronny sztyw do ust, tak się nazywa. I teraz tak, ta z Nivea, Michałek mówił, że bardzo nawilżająca, bardzo taka długo się utrzymywała na ustach i była w porządku. I że warto po nią tam sięgnąć. Sorry za ten hałas. A ta druga pomadka z Neutrogeny to jest produkt, którego ja nie lubię bardzo, bo mam wrażenie, że ona zostawia na ustach takie uczucie takiej gęstszej wazeliny, że on czuje, ja to czuję po prostu cały czas na ustach i ona absolutnie się nie nadaje, żeby ją nałożyć, zostawić na 10 minut, potem zetrzeć i nałożyć pomadkę. Mi się w ogóle nie sprawdzała w ten sposób, więc jej nie lubiłam, ale Michał z kolei mówił, że jest fajna, bo może posmarować sobie usta i wiele godzin po prostu jeszcze cały czas czuję, że coś tam jest, więc on poleca, to ja Wam też przekazuję. I ostatnia rzecz to jest produkt z kolorówki, jest to tusz do rzęs Max Factor Clumpify. To jest z tej serii False Lash Effect, to są moje ulubione tusze na świecie, najlepsze. I ten tutaj konkretny miał fajnie zrobioną taką malutką szczoteczkę. Nie wiem, czy to będziecie dobrze mogli sobie obejrzeć. W każdym razie to była szczoteczka wygięta i taka właśnie silikonowa. Rozczesywała pięknie rzęsy, świetnie mi się trzymał makijaż bardzo, bardzo długo, nic mi się nie kruszyło. Rzęsy podkręcone do samego wieczora. Polecam, bardzo mocno polecam. Teraz nie wiem, czy kupię taką czarną, tą zwykłą, tradycyjną, czy znowu taką, czy jeszcze jakąś inną, bo tam widziałam, że jest dużo różnych rodzajów, ale na pewno wrócę do tego tuszu ponownie. W tej chwili mam jakiś tusz z Catrice, który podobnie się zachowuje, tylko się tak nie trzyma. Ale to też jak się skończy, to Wam na pewno opowiem. Mam wrażenie, że mówiłam 1500 słów na minutę, ale zobaczymy, pewnie ktoś policzy. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że coś znaleźliście tutaj ciekawego dla siebie. I cóż, że zobaczymy się następnym razem. Na razie!